W tym filmie pokażę wam zastosowanie wzoru na pochodną funkcji złożonej na konkretnym przykładzie. Ten wzór na pochodną funkcji złożonej czasami nazywa się regułą łańcuchową. No i jaki jest ogólny wzór na pochodną funkcji złożonej? No więc jak mamy do obliczenia pochodną funkcji mamy f od jakiejś innej funkcji g od x. Czyli mamy złożenie do dwóch funkcji f i g. To pochodna czegoś takiego to się równa. Pochodna tej funkcji f po jej argumencie, obliczona na tym samym argumencie, który był wcześniej, czyli na g od x. No i to całe pomnożone przez pochodna funkcji g. Jeden taki przykład robiłem już w poprzednim filmie, teraz zrobimy sobie inny przykład. Znaczy, dla innej funkcji zrobimy ten rachunek. Powiedzmy, że mamy do obliczenia pochodną takiej funkcji pierwiastek. Z funkcji 3x kwadrat odjąć x. Chcemy taką pochodną obliczyć. No więc to, od czego musimy zacząć, to jest rozpoznanie ze złożeniem, jakich funkcji tutaj mamy do czynienia. No i tutaj już od razu napisałem to takimi kolorami, które sugerują odpowiedź. Mam nadzieję, że to Wam ułatwi. No i widzimy, że funkcja g od x to jest po prostu 3x kwadrat odjąć x. Natomiast funkcja f. Od x to jest po prostu pierwiastek z x. Mam nadzieję, że to widzicie. No, jeżeli nie, no to sprawdźmy, że to się zgadza. Czyli obliczmy złożenie funkcji f z funkcją g od x, gdzie f i g od x są zdefiniowane tak, jak napisałem tutaj u góry. No to obliczmy. Czyli mamy f od g od x, a g od x to jest 3x kwadrat odjąć x. No a co robi funkcja f ze swoim argumentem. Funkcja f wyciąga ze swojego argumentu pierwiastek. Cokolwiek nie wstawimy tutaj do funkcji f jako argument, no to funkcja F zwraca pierwiastek z tego argumentu. Czyli to będzie po prostu równe pierwiastek z tego argumentu. Argumentem funkcji f w tym przypadku jest 3x kwadrat odjąć x. Czyli rzeczywiście dostajemy z powrotem ten sam wzór. Czyli rzeczywiście dobrze rozpoznaliśmy, jakich Funkcji, ta funkcja jest złożeniem. No to możemy teraz przystąpić do obliczenia tej pochodnej. No to musimy obliczyć pochodne zarówno funkcji f, jak i funkcji g. No to zróbmy to. Pierwsza jest do obliczenia fun pochodna funkcji f, no to obliczmy f'. No może ja tutaj jeszcze napiszę, że pierwiastek z x to jest to samo co x do jednej drugiej. No i dzięki temu będziemy mogli skorzystać ze wzoru na pochodną funkcji potęgowej. Czyli to będzie tak. Pochodna czegoś takiego to jest ten wykładnik razy x w potędze o 1 mniejszej, czyli od jednej drugiej muszę odjąć 1, to będzie minus 1 druga. Czyli taka jest pochodna tej funkcji. No ale ja muszę obliczyć pochodną tej funkcji nie dla argumentu x, tylko dla argumentu, jakim jest g od x. G od x. No, to po prostu zamiast x muszę wstawić g od x, czyli tutaj będzie 1 druga razy, g od x do minus 1, 2. Do minus 1, 2. Czyli f prime od g od x. No to mogę wstawić po prostu ten wzór na g od x tutaj. To będzie 1, 2. No a g od x to jest 3x kwadrat odjąć x. I to całe do potęgi minus 1, 2. No i mogę teraz wstawić, no może ja tutaj zakreślę to jakimś kolorem, że to wyrażenie to jest to samo co, co to, tak, no bo to się tutaj powtarza, czyli po prostu przepiszę, że to jest jedna druga razy 3x kwadrat, odjąć x i całość do potęgi minus 12 druga. No i wezmę to w ramkę, żeby wiadomo było, że to jest dokładnie to samo wyrażenie. No i muszę pomnożyć jeszcze przez g' od x. No to obliczmy, ile to jest g od x. No to mamy 3 razy pochodna x kwadrat. Pochodna x kwadrat to jest 2x odjąć, pochodna x to jest po prostu 1, czyli g od x to się równa 6x odjąć 1. Czyli muszę to pomnożyć jeszcze przez 6x odjąć 1. No, i żeby nie było wątpliwości, to to też wezmę w ramkę, że g prime to jest właśnie to wyrażenie. Tutaj to zostało obliczone. Czyli ostatecznie pochodna tej naszej funkcji no, jest taka, jak tutaj napisałem: że to jest 1, druga razy 3x kwadrat to jest x do potęgi minus 1, druga razy 6x minus 1. To wyrażenie tutaj to jest. Pochodna funkcji f obliczona na argumencie g od x, a to wyrażenie to jest po prostu pochodna funkcji g.